Jury w tym roku odrzuciło wiele prac na etapie wstępnej selekcji. Burzliwe narady pozwoliły wyłonić najzdolniejszych artystów. Szukaliśmy takich artystów, którzy dobrze się zapowiadają, nie tylko pokazują jakby ładny obraz, takie, które jakby w przyszłości mogą się rozwinąć i wykorzystać jakby nagrodę, którą jest tak naprawdę promocja, ponieważ galeria w Legnicy promuje artystę poprzez zorganizowanie mu wystawy. Ma on szansę zaistnieć szerzej w świecie sztuki. Grand Prix oraz nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 10 tysięcy złotych powędrowała do rąk Daniela Cybulskiego, który reprezentował Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Cykl obrazów, który tutaj prezentuję, jest jakąś konsekwencją mojej pracy dyplomowej pod tytułem Autoreferencja. Są to nieprzedstawiające obrazy związane z moim postrzeganiem malarstwa, jakie widzę, jakie rozumiem i jak używam tego języka. Co oznacza dla mnie ta nagroda? Jak każde wyróżnienie, jest to motywujące, bardzo miłe oczywiście. Nagrodę marszałka województwa zdobyła Karolina Balcer z Wrocławia. Nagroda jest dla mnie dużym wyróżnieniem na pewno. Jeżeli chodzi o pracę, jedna praca jest z mojej wystawy dyplomowej, czyli pod nazwą Blok Techniczny. I tak jakby rozbrajam polskie bloki na czynniki pierwsze, próbuję je badać. Druga już jest cyklem moim nowym, który dopiero rozpoczynam. Obraz nazywa się Pasteloza. No jak już sama nazwa czy tytuł wskazuje, dalej badam te bloki, tylko teraz są to bardziej drastyczne kroki. Trzecie miejsce przypadło Kamilowi Kukli, przedstawicielowi ESP w Krakowie. Zawsze przy takich przeglądach jest obawa, że prace jakoś tam zginą w tej ilości, prawda? To jest po prostu dużo obrazów, one nawzajem też jakoś tam na siebie oddziałują. Po prostu bardzo się cieszę, że zostały zauważone. Prace zgłoszone do 24. edycji konkursu świadczą o tym, że wielu młodych artystów powraca do trendu malarstwa abstrakcyjnego. I cieszę się bardzo, bo to po wielu, wielu latach takiej dominacji malarstwa przedstawiającego figuracji wszelkiej, we wszelkich odmianach, malarstwa, które tak wprost wręcz cytatami czerpało z fotografii, z filmu. Pojawia się teraz coraz więcej abstrakcji, czyli czegoś, co wymaga znakomitego warsztatu, wielkiej uważności, znakomitej i znakomitego przygotowania też intelektualnego. Przegląd malarstwa, promocje to dla wielu młodych artystów wstęp do dalszej kariery. Teraz to od nich samych zależy, w jakim kierunku będą podążać.